Szanowny panie trenerze, bardzo mi miło, że to, co piszę, jest tak wnikliwie śledzone zarówno przez pana, jak się domyślam, pana mocodawców z wrocławskiego ratusza. To cieszy, ponieważ jest dowodem na to, że moja praca przynosi efekty. Boleję jednak nad tym, że panowie nie zrozumieliście tego, co napisałem na platformie X. Marcin Tosz, ujawniamy.com, zapraszam. Sam rozumiem, że ma pan teraz trudną sytuację i być może dlatego ulega pan podszeptom tych ludzi, których raczej powinien pan się wystrzegać. Trzeba mieć sporo złej woli, aby nie zauważyć, że jestem jednym z głównych orędowników tego, aby pan pozostał na stanowisku trenera. Zmiana szkoleniowca nic nie da w tym momencie. Problem zespołu leży przecież gdzie indziej. Ale o tym za chwilę. Najpierw przypomnę panu, panie Jacku, że jest pan pracownikiem spółki miejskiej. Śląsk Wrocław jest spółką miejską. Spółką, która jest utrzymywana z pieniędzy wrocławskich podatników. Pieniądze, którymi dysponuje Śląsk, są publiczne. Wszystkie finanse powinny być więc jawne. Tymczasem Śląsk w ostatnich latach jako miejska spółka to pasmo nieszczęść i rozczarowań. Z jednym małym wyjątkiem. Srebrnym medalem, który zawdzięczamy przecież panu. Poza tym incydentem Śląsk tylko broni się przed spadkiem, a frustrację zarówno kibiców, jak i podatników budzi na przykład fakt, że nie potrafi wybudować akademii szkolącej młodzież, mimo że radni miejscy przeznaczyli na ten projekt grube miliony złotych. Do tego doszły miliony za transfery Karola Borysa, Nahuela Lejwy czy Jeboa. Gdzie są te pieniądze, panie Jacku? Śląsk dostaje ogromne finansowe wsparcie z budżetu miasta na budowę akademii, dostaje pieniądze z transferów, ale te pieniądze gdzieś wsiąkają. Wydawane są również na pensje. Na pensje zawodowców idą pieniądze, za które powinny być budowane szkoły, nowe ulice, czy choćby Akademia Śląska Wrocław. Skoro przy pieniądzach jesteśmy, rzucił mi pan ciekawe wyzwanie finansowe. Musi pan wiedzieć, że nie jestem pracownikiem wrocławskiej miejskiej spółki, nie zarabiam więc kroci, ale deklaruję wpłatę 10 tysięcy złotych na wskazany przez pana cel charytatywny, ale pod pewnymi warunkami. Powtórzę najpierw. Nie zrozumieliście panowie tego, co napisałem na platformie X, bo zaznaczyłem, że obecnie zarabia pan około 100 tysięcy złotych miesięcznie. A po zwolnieniu klub nadal będzie panu płacić. Jeśli zarzuca mi pan kłamstwo w zakresie pana obecnych zarobków, to proszę o przedstawienie potwierdzeń wszystkich przelewów z klubu za ostatnie 12 miesięcy. Nie bawmy się w prawników, tak jak pan proponuje. Proszę udostępnić je wszystkim publicznie. Wszyscy dowiemy się, ile dokładnie pan zarabia, a mieszkańcy dowiedzą się, czy mówiłem prawdę. Jestem bardzo spokojny. Nieprzypadkowo pan mówił o potencjalnych zarobkach w przyszłości. Panie Jacku, karty na stół. Po co ta szopka? Po co dzielenie odbiorców na dziennikarską elitę i publiczność drugiej kategorii? Pracuje pan w spółce komunalnej. Wrocławianie mają prawo wiedzieć, znać finansowe szczegóły. Swoją drogą, kto panu doradził to wystąpienie z konferencji? Jakiś miejski urzędnik po kolegium humanum? Trochę tak to wygląda. Radzę zatrudnić lepszych doradców. Naprawdę. Dodatkowo kibiców, ale też zwykłych mieszkańców bardzo interesuje, ile zarabiają ściągnięci ostatnio zawodnicy, którzy grają bardzo często w pierwszym składzie Śląska Wrocław. Proszę więc, aby pan podał, ile około kosztują nas zawodnicy, których ściągnięcie pan osobiście akceptował, a przez których bardzo niski poziom sportowy Śląsk jest aktualnie na dnie i notuje 0,5 punktu na mecz. Najgorszy wynik w historii Śląska? Możliwe. Ale do rzeczy. Proszę powiedzieć, ile zarabia
Junior Eyamba, piłkarz ściągnięty do Śląska z trzeciej ligi Szwajcarii. Ile dostaje Patryk Klimala w czasie, gdy gra sobie w piłkę w Australii? Ile inkasują młodzi piłkarze Chirac, Havrylenko grający w rezerwach? Czy to prawda, że około 40 tysięcy miesięcznie? Taką informację podawał dziennikarz Piotr Potępa. Znany z tego, że podaje prawdę. Bardzo też proszę, nie tylko w swoim imieniu, aby pan podzielił się z nami informacją, ile z naszych pieniędzy jako prowizję dostali agenci piłkarzy, którzy ostatnio do nas dołączyli. Panie Jacku, może pan podać te kwoty z adnotacją około, ale pamiętając, że część z nich może być VAT-owcami. Wie pan, o czym mówię. Jeśli tylko uzyskamy te informacje, wpłacam 10 tysięcy złotych na wskazany przez pana cel charytatywny. Od pana, zresztą, żeby było jasne, niczego nie oczekuję. Jest pan trenerem, którego szanuję i bronię, również na Platformie X, który prowadzi mój ukochany klub Śląsk Wrocław. Proszę skupić się więc teraz na meczu z Krakowią. Mocno wierzę, że go wygramy i wszystko skończy się dobrze. Mocno trzymam kciuki. Tak czy owak, proszę o kontakt. Spotkamy się i może uda mi się panu wyjaśnić, że to nie ja jestem pana wrogiem, a tych powinien pan szukać blisko siebie. I na sam koniec, panie trenerze, jest pan współodpowiedzialny za to, jak prezentuje się Śląsk i kto w nim gra. Proszę zająć się naprawą sytuacji, bo chyba to jest coraz ważniejsze niż personalne, dziwne i nie pierwsze ataki na dziennikarzy. Zajmijcie się robotą, nie odwracajcie kota ogonem. Dziękuję bardzo, to wszystko. Marcin Tosz, ujawniamy.com.